Ekonomia społeczna to w największym skrócie działania przedsiębiorcze mające na celu aktywizację zawodową osób z różnych względów pozostających poza rynkiem pracy. Przedmiotem ekonomii społecznej jest więc działalność o celach głównie społecznych, której zyski są ponownie inwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie dla maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. Podmioty ekonomii społecznej mają za zadanie dawać zatrudnienie, tworzyć nowe miejsca pracy i zarabiać pieniądze. Najważniejszym jest jednak człowiek, jego chęć powrotu na rynek pracy, reintegracja zawodowa. Dla ekonomii społecznej ważniejsze jest, by człowiek miał pracę i chciał pracować, niż to, aby zarabiać jak najwięcej. Tutaj prymat nad maksymalizacją zysku mają działania na rzecz ludzi. Ludzi, którzy w normalnych warunkach pracy nie byliby w stanie sobie poradzić. Mówimy tutaj m.in. o długotrwale bezrobotnych, o osobach niepełnosprawnych czy uzależnionych. Dla nich możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku pracy jest znacznie ograniczona, a nierzadko wręcz niemożliwa. Instytucje ekonomii społecznej dostrzegają ich, dają im szansę na powrót, zmianę i lepsze życie. Spółdzielnia nie ma na celu, żeby zarobkować, ale żeby wyciągnąć inwalidów z domu. Ta ideologia tej spółdzielni wyciągnąć poprzez pracę, rehabilitacja, i to jest wspaniały cel. Pojęcie ekonomii społecznej w krajach Unii Europejskiej traktowane jest dość szeroko, bowiem zawiera w sobie m.in. spółki, towarzystwa wzajemne, przedsiębiorstwa socjalne, banki etyczne oraz stowarzyszenia i fundacje, tradycyjnie określane mianem trzeciego sektora. W sumie przyjmuje się, że jest to łącznie około 900 tysięcy różnego rodzaju podmiotów wytwarzających około 10% produktu krajowego w Europie. Jedną z najpopularniejszych form działalności w ramach ekonomii społecznej są spółdzielnie socjalne. Bardzo dużo osób, które normalnie nie może znaleźć pracy, zarówno w normalnych zakładach pracy, jak i nie może założyć własnej działalności gospodarczej z różnych powodów, czy to osobistych, czy to właśnie w wyniku niepełnosprawności, znajdowało swoje zatrudnienie właśnie i szansę na zdobycie nowego zawodu i nowego życia w spółdzielni socjalnej. Przyglądaliśmy się bardzo dużo tej pracy, głównie partnerów z Włoch, i zauważyliśmy, że to naprawdę daje niesamowite efekty. Tam w tych krajach, na przykład we Włoszech, funkcjonuje 132 tysiące w ogóle spółdzielni socjalnych, więc to jest bardzo duża liczba. W Polsce ten nurt dopiero zaczął się tworzyć. W ostatnich latach na Dolnym Śląsku powstało 13 spółdzielni socjalnych. Jedną z nich jest spółdzielnia socjalna Austeria Krokus w Rzeczce koło Walimia w powiecie wałbrzyskim. Spółdzielnia powstała 21 grudnia 2007 roku. Powstała z ludzi niepełnosprawnych i bezrobotnych, dlatego że w gminie Walim nie było pracy dla bezrobotnych, nie było pracy dla osób niepełnosprawnych. Pomysł na spółdzielnię socjalną właśnie wziął się z tego. Stwarzamy sobie warunki pracy, stwarzamy warunki zarobku na tym terenie, gdzie tutaj po prostu nie ma innych możliwości. Innym przedsięwzięciem z zakresu ekonomii społecznej są warsztaty terapii zajęciowej, które prowadzone są w wielu powiatach województwa dolnośląskiego. My w warsztacie powinniśmy przygotować takiego uczestnika pod kątem takim uniwersalnym, czyli wykształcić w nim takie cechy pracownika uniwersalne, czyli punktualność, odpowiedzialność, kończenie tego, co się zaczęło, też takich czynności szukania pracy, czyli pisanie CV, dobrego zaprezentowania się u pracodawcy, też mają takie właśnie zajęcia raz w tygodniu. Równocześnie jakby to idzie w ślad za tym też rehabilitacja społeczna, bo to jakby jest, wszystko się zazębia. Kolejnym przykładem przedsiębiorczości społecznej są zakłady aktywności zawodowej. Na Dolnym Śląsku działają 4 ZAZ-y – we Wrocławiu, Mikoszowie, Świeżawie i Jeleniej Górze, w których zatrudnionych jest po kilkadziesiąt osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Poprzez rehabilitację zawodową i społeczną przygotowuje się zatrudnione w nich osoby do życia w otwartym środowisku. Osoby, które są na warsztatach terapii zajęciowej, przychodzą do pracy i pracują, zarabiają pieniądze, gdzie myślę, że nawet w domach u nich niektórzy nie myśleli, że on będzie wspierał rodzinę nawet samą, że ma rentę socjalną i na przykład jeszcze będzie mógł dorobić. Tego nikt nie zakładał nawet w rodzinie, że ich syn, córka będą pracować. Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Należą do niego również takie instytucje jak ubezpieczenia wzajemne, organizacje wzajemnościowe, szczególne typy banków, fundusze poręczeniowe, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia czy fundacje. Wszystkie instytucje łączy uczestnictwo w systemie ekonomicznym, jednak wszystkie one wychodzą z założenia, że istotną zasadą organizującą rynek powinno być dobro człowieka, a nie zysk. W Polsce ekonomia społeczna od kilku lat stawia pierwsze kroki.